Dzień Boże, coś wam powiem. Kto ci dał władzę? Władza jest tworem ludzkim. Bóg z oporem przyjął żądanie Izraelitów, by ustanowić im króla. Był Saul, był Dawid, był Salomon. Ci jeszcze Boga szanowali. Każdy następny władca był już inny. Jedni do Boga prowadzili, inni wręcz odchodzili od wiary, pociągając za sobą lud, bo mieli władzę. A ta, jeśli opiera się na ludzkich pragnieniach i charakterze, jest wątpliwej jakości. Władza Boga, którą widzimy w Jezusie, zawsze nastawiona jest na nasze ubogacenie. Nawet wtedy, gdy Jezus w surowy i stanowczy sposób wypowiadał się w różnych kwestiach, to zawsze dąży do dobra dla człowieka. Zwyczajnie czasem nie wystarczy człowieka poprosić o coś, lecz trzeba nim wstrząsnąć, żeby się opamiętał. Władza Jezusa pochodzi od Ojca, bo Bóg jest władcą absolutnym. Nie wymusza niczego, czego sam właśnie w Jezusie nie doświadczył. Miłość jest pierwszym motorem Jego działania. Wszystko ubrane w szaty pokory sprawia, że służba staje się sposobem wykonywania tej władzy. Nie sztuką jest wydać polecenie i palcem nie kiwnąć, bo sztuką jest pokazać swoim życiem, jak to polecenie wypełnić. Są nam dane dary od Boga i są te przydzielone przez ludzi. W jednych i drugich mamy być uważni, by nie zdeptać słabych. Wykonywać polecenia z radością to wielka umiejętność. Przyjąć trudności z wiarą to prawdziwe poświęcenie. Nie da się w tym naszym życiu iść bez modlitwy, a więc bez takiego trzymania się choćby skrawka szaty Pana Boga. Święty Grzegorz Wielki mówił: kiedy stanowczo nalegamy w modlitwie, Bóg zatrzymuje się w naszym sercu i uzyskujemy utracony wzrok. Ten wzrok jest potrzebny nam do spoglądania na swoje postępowanie. Ile tylko żyjemy, tyle będziemy mieli co w sobie poprawiać. Ten wzrok jest konieczny, by widzieć, że wady i słabość drugiego człowieka nie są powodem do naszej pychy, ale do pracy nad sobą. Grzech nie jest przeszkodą, by w modlitwie prosić Boga o zrozumienie naszego życia, szukać wsparcia, byśmy wzrastali w łasce. Bo Bóg daje zrozumienie i mądrość. I miłością zachęca nas, byśmy szli dalej, ale z Nim. Jego władza jest władzą miłości. A przecież miłość nie krępuje, nie zniewala, nie przydusza. Miłość wyzwala z nas potencjał. Kiedy inaczej spojrzymy jeszcze na dzisiejszą Ewangelię, zrozumiemy, że ona nie daje odpowiedzi wprost. Można ją określić mianem Ewangelii niedoodpowiedzianej. Ile w życiu mamy takich pytań, które pozostają w danym momencie bez odpowiedzi, a ona przychodzi po czasie w zupełnie innych okolicznościach. Czasem lepiej jest zostawić coś bez zakończenia, niż powiedzieć o jedno słowo za dużo. Zostawić słuchacza z takim niedosytem, by sam mógł wyciągnąć wnioski. Jest to dobra okazja, by modlić się o umiejętność stawania w prawdzie o sobie, że jestem tylko pyłkiem na wietrze, który wiatr rozwiewa. Ten tekst jest smutnym dowodem, że jeśli ktoś nie uwierzy w Jezusa, to bardzo niewiele może zrozumieć z Jego nauki i Jego czynów. Kiedy nie wkładamy zbytniego wysiłku w poznanie prawdy, będziemy jak faryzeusze i uczeni, którzy wolą skłamać i powiedzieć "nie wiemy", niż pójść za nauką Jezusa. Nie idźmy drogą kłamstwa, nie idźmy w poszukiwaniu władzy, nie idźmy drogą pogardy. To nie jest droga Boża, bo jedyną drogą jest prawda. Z Panem Bogiem.